Polska jest państwem świeckim z racji zagwarantowanej w konstytucji zasady świeckości państwa, rozdziału kościoła, kościoła od państwa. Jest to zasada, na której jest to jeden właściwie z filarów nowoczesnej, współczesnej demokracji i nowoczesnej praworządności. W Polsce mamy do czynienia z czymś bardzo specyficznym, mianowicie z jednej strony zobowiązującym i gwarantującym nam, obywatelkom i obywatelom, życie w państwie neutralnym światopoglądowo poprzez zarówno konstytucję, jak i inne ustawy, które zostały przyjęte, a z drugiej strony z praktyką, która narusza w sposób dość notoryczny zasady świeckości i neutralności państwa, często przez przedstawicieli władzy publicznej. Polska nie jest państwem wyznaniowym, moim zdaniem, bo częścią oficjalnej polityki państwa nie jest wyznaniowość, natomiast jest państwem, w którym faktycznie można powiedzieć, brakuje pluralizmu wyznaniowego i filozoficznego. Część naszych ustaw wyróżnia pewien system wartości, są to wartości chrześcijańskie, co stoi w sprzeczności z przyznaną ustawowo wolnością sumienia i wyznania i bezstronnością światopoglądową władz państwa. Więc można by powiedzieć, że od tej strony Polska jest w jakimś sensie hybrydą ustrojową i jest to rzecz, którą należałoby oczywiście wyrównać, ujednolicić. Na straży świeckości państwa powinni stać nie hepenerzy, jak to u nas coraz częściej bywa, ale prezydent kraju i my chętnie mu w tym pomożemy. Drugą kwestią, którą miałoby się zająć moje ministerstwo powierzone mi przez moje koleżanki, jest wielokulturowość. Wielokulturowość jest to, co wiemy oczywiście o tym wszyscy, współistnieniem różnych systemów wartości i tradycji w obrębie jednego państwa. W Polsce znajdujemy się w sytuacji coraz większego napływu cudzoziemców. Już w tej chwili mamy dość dużo cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do nas ze swoim systemem wartości, ze swoją kulturą, ze swoimi tradycjami. I ten napływ będzie coraz większy, oczywiście nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Powinniśmy się do tego przygotować w sposób odpowiedzialny i należy niestety stwierdzić, iż do tej pory nasz kraj nie prowadzi żadnej strategii całościowej integracji nowo przybyłych i tych, którzy już w naszym kraju mieszkają, pracują i przyczyniają się do naszego dostatku i rozwoju jako państwa polskiego. Więc nie ma całościowej strategii, która pozwala tym nowo przybyłym i tym już mieszkającym na poczuwanie się do przynależności do społeczeństwa polskiego. Taki program integracyjny edukacji zarówno osób, które przybywają, jak i społeczeństwa polskiego do poznawania kultur nowych i ich szanowania powinno się prowadzić w sposób całościowy i my z takimi propozycjami z całą pewnością wystąpimy. Dziękuję bardzo.